Siemanko, ja jestem Machin i zapraszam Was na pierwsze na moim kanale Q&A z okazji 1000 subskrypcji. Wow, serio, jestem tak mile zaskoczona. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to osiągnę, szczególnie tak szybko. Jest mi bardzo miło z tego powodu, jestem naprawdę bardzo ucieszona i dziękuję z całego mojego serduszka wszystkim, którzy oddali subiki i tak dalej. To dla mnie bardzo dobry znak, że komuś podoba się to, co robię i liczę na więcej, także miło jest tak poczuć się docenionym. Bardzo z tego jeszcze raz dziękuję. Z tej właśnie okazji odpowiem na parę pytań, które zadaliście mi w komentarzach. Jest ich o wiele więcej niż się spodziewałam. I pomyśleć, że ja myślałam, że będzie z jakieś 5 i nie będzie sensu robić tego odcinka, jednak zaskoczyliście mnie po raz kolejny. Mamy przed sobą strasznie dużo pytań, więc może po prostu przejdźmy do sedna. I zaczynamy jakże pięknym pytaniem i bardzo filozoficznym pytaniem. Co było pierwsze, kura czy jajko? Jakże inaczej mogę odpowiedzieć na to pytanie niż: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmaru wód, a Duch Boży uniósł się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, wiedząc, że światłość jest dobra, oddzielił od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak dalej, i tak dalej, i resztę wszyscy znamy. Czy lubisz serię Yu-Gi-Oh? A jeśli tak, to czy zrobiłabyś własną kartę do tej serii? Niestety nie oglądałam nigdy Yu-Gi-Oh! Kojarzę tylko memy i animacje. Ja ogólnie nie przepadam za bardzo za karciankami, więc trzyma się trochę od nich z daleka. Borys, nasz stary wyjadacz, pyta się, kiedy strumyk? Cóż, niestety, na razie nie planuję żadnych strumyków, z racji tego, że po prostu nie mam za bardzo jak. Ogólnie teraz nie mam za bardzo warunków ani czasu, żeby cokolwiek nagrać i niestety bardzo to daje mi w kość. Jeżeli jednak coś się zmieni, to oczywiście, że poinformuję o tym wcześniej. Więc jedyne co pozostaje, to po prostu czekać w nadziei, że coś się zmieni. Pytanie numer 2. Kiedy można spodziewać się informacji o rozwoju twojego świata? Tak ogólnie to nastąpił jeden wielki rewrite tego świata. Podeszłam do pana od komiksu u siebie na uczelni i powiedział mi, że byłoby dobrze, żebym wypisała tak dla siebie wszystkie nacje, które mam i relacje między nimi i tak dalej. Więc to zrobiłam. I mam na razie 2. Miałam mieć 5. Ale robiąc mapę, ogarnęłam się, że zrobiłam 7. I teraz muszę zrobić 7. Gdzie tylko 3 albo 4 na razie będą mi przydatne do tego, co planuję robić. Jednak no, przydałoby się już trochę myśleć na ten temat. Ja się zgaduję, że mogę niedługo zrobić jakiś filmik na ten temat omawiający coś. Jeżeli coś będę czuła, że jest już skończone i gotowe, to wtedy wam opowiem. A jeżeli nadal mam chociaż krztynę wątpliwości, że coś może jeszcze się zmienić, to po prostu na razie będę to zachowywać dla siebie, bo ostatni filmik, który był za Warelis, trochę się zmienił. Pytanie numer 3. Czy można spodziewać się jakiegoś uniwersum z technologią XX lub XXI wieku? Szczerze jeszcze nie mam pojęcia, bo każda z nas jest troszeczkę inaczej rozwinięta. No i jedna z nich będzie miała bronię palne. I ogólnie będzie znana z tego, że wytwarza bardzo dobrej jakości bronię palne i tak dalej. Ale ponadto to jeszcze nie myślałam o tym w ten sposób. Kolejny zestaw pytań. Na jakim tablecie graficznym tworzysz? Huion 13 Pro. I czy polecam? Trudno mi stwierdzić, bo to jest jedyny tablet, na jakim kiedykolwiek pracowałam, więc nie mam żadnego porównania dobrego, ale ogólnie mogę powiedzieć, że jest mi w nim wygodnie i jest spoko. Ile masz obecnie stworzonych postaci do swojego uniwersum? Szczerze, o wiele mniej niż bym chciała, bo w głowie już jakieś tam koncepty to mam chyba na 100, ale żeby miało już design i jakąś bardziej rozwiniętą historię, to bardzo mało. Chyba z 20 mniej więcej, może nawet mniej niż 20 ma w ogóle design zrobiony, więc no mówię, mniej niż bym chciała. Jakimi osobami się inspirujesz? Mówiłam o tym w filmiku Jak znaleźć swój art style z takiego i tam są właśnie osoby, którymi się inspiruję, więc jak najbardziej polecam obejrzeć i zerknąć. Lepiej rysować w programach czy na kartce? Szczerze, ja bardzo lubię tą wolność i swobodę tabletu graficznego i ogólnie grafiki cyfrowej. Ale zaczynałam właśnie każdy na papierze, nie? Papier i farba mają swój urok i jest to też bardzo fajne, bo masz jeden oryginał, którego nie można podrobić. Nikt ci tego nie może zabrać. To jest chyba jeden z najlepszych rzeczy, które są w rysunku tradycyjnym, chociaż też pewnie zależy, jak się na to patrzy. Wolisz fantasy czy science fiction? Ja osobiście wolę o wiele bardziej fantasy niż science fiction. Po prostu bardzo lubię te klimaty i łatwiej mi się utożsamić z tym światem i tak dalej. Co nie znaczy oczywiście, że gardzę science fiction, bo cyberpunka na przykład bardzo lubię. Kojarzysz mitologię Cthulhu H.P. Lovecrafta? Tak, oczywiście kojarzę.
Oglądałam nawet na ten temat filmik od Windigwana. To jest bardzo spoko twórca i polecam go, jeżeli lubisz takie creepy rzeczy. Chociaż muszę przyznać, że nie wiem za dużo na ten temat. Wiem raczej tylko takie bardzo, bardzo podstawowe informacje. Więcej się wypowiem na temat SCP niż na temat Cthulhu, niestety. Ulubione anime. Szczerze, trudno mi jest wybrać jedno, więc postaram się umieścić teraz na ekranie wszystkie, które mi się bardzo podobają i mogłabym polecić. Z czym najdłużej walczyłaś podczas nauki rysowania? Bardzo fajne pytanie i trochę mi się miło zrobiło, bo tak konstrukcja tego zdania, tego pytania jakby sugeruje, że ja już z niczym nie walczę. Jednak jest na odwrót. Od zawsze walczę z perspektywą. Perspektywa mnie nienawidzi, ja nienawidzę perspektywy. Właśnie przez perspektywę nie lubię rysować teł. Chociaż w postaciach oczywiście też istnieje perspektywa. Ale rysowanie postaci było dla mnie zawsze ciekawsze niż teł. I rysowanie teł to jest coś, co powinnam się nauczyć, jeżeli chcę zrobić komiks. No i czasami też dobieranie kolorów mi trochę nie idzie. Może nie jestem jakoś bardzo zadowolona, ale na pewno jestem bardziej zadowolona z tego, gdzie jestem teraz, niż z tego, gdzie byłam na przykład 2 lata temu. Cały czas jestem świadoma tego, że wiecie, jeszcze dużo przede mną, jeszcze mam wiele do nauczenia się, ale próbuję także cieszyć się tymi małymi kroczkami, które robię po drodze. Ponieważ każdy z nich się liczy, żeby dojść w końcu do tego stopnia zaawansowania w rysunku, który ja chcę osiągnąć. Co najbardziej lubisz rysować, a co najmniej i dlaczego? Tak jak wspomniałam, tła przez perspektywę, a najbardziej to chyba lubię rysować po prostu postaci. Nie wiem, coś takiego po prostu interesującego w tym. Ja chyba po prostu lubię robić designy postaci. Jakiego programu do rysowania używałaś najpierw, jaki polecasz? Na samym początku, kiedy jeszcze rysowałam telefonem i palcem, używałam EB Paint X i Flippy Clip do animowania. Później jak przeniosłam się na tablet graficzny i na komputer, zaczęłam używać Medibank Pro, a później z Medibanka przeniosłam się na Photoshopa. Medibank jest spoko, tylko jest on strasznie ograniczony. Ma mało pędzli na początek i pamiętam, że linijka mnie wkurzała, ale już nie pamiętam czemu. Chyba po prostu nie można było sobie tego ustawić tak, żeby to dobrze ustawić względem tego, co chcesz narysować. Photoshop jest o wiele bardziej się wygodny, ale jest on też płatny i to nie mało, niestety. Czy zrobisz jakiś filmik, jak rysuje się twoim stylem? Raczej nie, bo szczerze sama nie wiem, jak miałabym to wytłumaczyć, wiecie? Trudno jest mi trochę analizować samą siebie. A to jest bardzo ciekawe, bo analiza samego siebie i swoich błędów to też jest ważne w rozwijaniu się. Szczerze, nie wiedziałabym w ogóle, jak wytłumaczyć to, jak się rysuje moim stylem. Tak jak mówię, ja raczej nie liczyłabym na to, że coś takiego się pojawi na kanale. Tak mniej więcej co ile będziesz rzucać filmy? Z racji, że mam teraz studia, dyplom i praktyki, to raczej nie będę miała za dużo czasu, żeby cokolwiek zrobić. Jednakowoż będę się starać robić przynajmniej co miesiąc jakiś filmik, żeby w jednym miesiącu chociaż był jeden filmik. Jeżeli to się nie uda, to spróbuję co 2. No ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile miałeś lat, jak zaczęłaś rysować? Mi się wydaje, że rysowałam od zawsze, od kiedy tylko mogłam chwycić w dłoń kredkę. Rysowanie to był po prostu dla mnie dobry sposób na zabicie czasu i było to coś, co po prostu lubiłam robić. Tak, żeby rysować częściej, to chyba dopiero w podstawówce, jakiejś 5. klasie, czy coś takiego. Nie miałam co robić na przerwach, a nie chciałam siedzieć cały czas w telefonie, więc po prostu wzięłam jakiś zeszyt i zaczęłam rysować. Z czasem z przerw przeniosło się to na zajęcia, niestety. I czasami mi się za to dostawało parę razy, że rysuję zamiast słuchać. Mimo, że ja słuchałam, tylko po prostu chciałam mieć co robić w międzyczasie zamiast gapić się w ścianę, nie? Jakoś mi się lepiej zapamiętywało informacje, jak rysowałam, kiedy ktoś mówił. No ale niestety część nauczycieli odebrała to jako brak szacunku. Nie polecam. Podobał ci się Hazmi Hotel? Nie za bardzo, powiem szczerze. Ale to też mogło być dlatego, że po prostu ja liczyłam na coś więcej. To, co dostaliśmy finalnie, moim zdaniem było bardzo przykre. Co nie znaczy, że nie lubię Hazmi Hotel. Ja chyba po prostu obejrzałam za dużo bardzo dobrych albo dobrych seriali, żeby dla mnie Hazmi Hotel był dobry. Ostatnie co oglądałam, na przykład Zmierzch Bogów na Netflixie i to było o wiele lepsze, o wiele bardziej dorosłe niż Hazbin. Ja na początku, kiedy skończyłam oglądać ostatni odcinek, byłam bardzo wkurzona i myślałam, że Hazbin to było absolutne gówno i po co ja traciłam czas na oglądanie tego. Ale z czasem jak emocje już opadły, to stwierdziłam, że no to nie było to, na co liczyłam, ale to też nie było absolutne gówno. Oglądałam gorsze rzeczy niż to. Kolejny zestaw pytań od Mary. Pierwsze, czy masz crusha w Reels / masz chłopaka? Tak, mam chłopaka, jesteśmy razem od prawie 6 lat. Dlaczego jesteś taka świetna? Ok, dziękuję. Bardzo mi miło. Chociaż szczerze, osobiście mi się nie wydaje, że była taka super zarąbista. Kebab ostry, średni czy łagodny? Ja lubię mieszany sos.
Lubię pikantne, ale tylko jeżeli jest to zjadliwe, bo nie widzę sensu jeść pikantne, które wyżera ci mordę i nie czujesz żadnego smaku. Gdybyś była chlebem, to jakim chlebem byś była? Chlebem nie wiem, ale chętnie byłabym bułką. Zwykłą taką kajzerką. Jestem okrągła i miękka. Wolisz dzień czy noc? Ja strasznie lubię noc. Co znaczy, że nie lubię dnia, ale o wiele lepiej mi się pracuje i w ogóle egzystuje wieczorem albo w nocy. Nienawidzę wstawać rano. Uwielbiam nocne niebo i księżyc i tak dalej. Moją ulubioną księżniczką w mojej telefonie była księżniczka Luna, to chyba mówi coś za siebie. Czekasz swoją drugą połówkę? Of course, of course. Ostatnie pytanie ważne. Lubisz mnie? Trudno stwierdzić, bo średnio się znamy, ale z tego, co cię widzę w komentarzach na kanale, to jesteś spoko. Więc I guess moja odpowiedź to tak. Także pozdrawiam. Czym chcesz się zajmować po studiach tak konkretnie i kiedy zaczęłaś rysować? Jeszcze zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Ja myślałam, że albo bym chciała robić jakiś design postaci, albo bym po prostu skupiła się na freelancie i tworzeniu swojego własnego komiksu. Czy twoje uniwersum składa się nie tylko z pół ludzi zwierząt? A więc, nastąpił mały update w moim uniwersum i pozbyłam się wszelkich zwierzęcych atutów w postaciach. Stwierdziłam, że po prostu nie mam jak uzasadnić tego, że oni są pół ludzi zwierzętami. Nie ma sensu tego na siłę trzymać. Więc to moje główne uniwersum na razie ma tylko i wyłącznie ludzi w sobie, tych zwykłych. Jest natomiast jeszcze jedno uniwersum, które mam o wiele bardziej fantasy. Takie średniowieczne, wiesz, schodzi D&D and stuff. I tam są już ludzie mieszani właśnie z zwierzętami i wszystko. Stwierdziłam, że tam będzie o wiele łatwiej mi to uzasadnić niż tutaj, no więc tak wyszło. Jakie książki polecasz? Ja jedyne w sumie co czytam teraz to Wojowników i jak najbardziej mogę polecić do Wojowników. Dzisiaj ten serial ma swoje problemy, także... Ale ja po prostu uwielbiam te książki. Ulubiona broń. Mnie to chyba od zawsze najbardziej ciągnęło do łuku, odkąd pamiętam. Kilka lat temu nawet sobie kupiłam łuk w takim Decathlonie, taki zwykły. Nie wiem, po prostu mi się chyba podoba fighting style łuku. Czy chciałabyś zrobić własną serię animowaną? Myślę, że jeżeli będzie czas, to jak najbardziej tak. Jeśli tak, to w jakim stylu byłaby utrzymana seria? Myślę, że coś tak delikatnie bardziej mrocznego niż zazwyczaj. Możliwe, że coś w stylu Attack on Titan. I mówię tutaj czysto o kresce, nie o fabule i tak dalej. Ton prowadzenia historii też był powiem tak troszeczkę bardziej mroczny, z jakimiś tam urywkami komediowymi. A gatunek no to I guess fantasy, bo tworzysz swój właśnie świat, a właśnie o to chodzi w fantasy, że po prostu tworzysz świat od nowa. Czy znasz kanał GAD? Tak, znam i jeżeli wy chcecie jakieś tutoriale, to o wiele bardziej polecam iść do niego niż do mnie. Ja sama sobie obejrzałam jego tutoriale i są o wiele lepsze niż cokolwiek, co ja bym mogła zrobić, co nie. Szczególnie, że widać, że on ma warsztat jakikolwiek, a ja mam taki średnio z tym warsztatem. Czy kiedykolwiek poznamy historię twoich OC? Myślę, że jest duża szansa na to. Albo komiks, albo animacja, albo nie wiem, co tam jeszcze może być. Albo nawet jakieś animatyki do muzyki, czy coś takiego. Ile średnio zajmuje ci robienie rysunku i animacji? O wiele za długo, ja jestem tą osobą, która nie wie jak zacząć i po prostu gapi się w ścianę. Potem narysuję kilka kresek i znowu się gapi w ścianę, więc... Ogólnie mój proces tworzenia jest bardzo wolny i pracuję nad tym, bo za dużo się po prostu przyczepiam o detale. I to mi zabiera czas. Czemu postanowiłaś założyć kanał na YouTubie? No ja nie wiem, tak po prostu nudziło mi się. I mój pierwszy kanał to był z animacjami, jeszcze przed tym kanałem. I że nie miałam z kim się dzielić tymi animacjami, to stwierdziłam, ej, internet istnieje, mogę sam wrzucić better, może coś z tego będzie. Później stwierdziłam, że ten stary kanał opuszczam i zrobiłam ten nowy po polsku już, a nie po angielsku. Jeszcze tak z tyłu mojej głowy mam jakieś nadzieje na zarabianie, ale na razie myślę, że to jest daleka droga przede mną. Chociaż nie ukrywam, że taki mały zarobek z kanału byłby fajny. Nie mówię jako wiecie, totalnie ścieżka kariery, ale jakieś tam zarabianie na boku myślę, że było spoko. Lubisz horrory, slash thrillery. Uwielbiam horrory, uwielbiam thrillery, niedługo jest Halloween. Moje ulubione święto niepolskie. Ogólnie te starsze horrory mi przypada do gustu. Nie wiem, czemu slashery mi się strasznie podobają, nie mam pojęcia czemu. Sama się nauczyłaś rysować, czy chodziłaś na zajęcia? Na początku oczywiście uczyłam się powiedzmy sama, z tutoriali na YouTube i tak dalej. Nie zaszłam z tym daleko, bądźmy szczerzy. Od 2 lat jestem na uczelni, gdzie oni tutaj mniej podchodzą do tego, żeby nauczyć się rysować dobrze, a bardziej do percepcji o sztukę i tak dalej. Coś takiego. Myślę, że kiedyś zrobię filmik na ten temat, omawiający to, czego nauczyłam się i co wyniosłam z mojej uczelni.
Myślę, że byłby to ciekawy temat. Kiedyś miałam takie bardzo aroganckie podejście do tego, że o, ja jestem samoukiem, jestem lepsza od tych, którzy zapłacili za mentora albo coś takiego. I dopiero kiedy poszłam na uczelnię, to zrozumiałam, jak dużo daje posiadanie mentora albo kogoś, kto powie ci, co robisz źle, co robisz dobrze i ktoś mieć kogoś, kto podzieli się z tobą swoim doświadczeniem. I wiecie, tak mam na myśli twarzą w twarz, a nie typu człowiek na Discordzie. Nie zaprzeczam, że to też jest przydatne, ale wiecie, ma to trochę inny wydźwięk. I oczywiście nie mówię, że bycie samoukiem jest złe. Każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy. W jakim programie rysujesz i animujesz? Tak jak mówiłam, rysuję obecnie w Photoshopie, a animuję w Krycie. Chociaż chciałam się właśnie nauczyć animacji w Photoshopie, bo po prostu w Photoshopie mi się lepiej rysuje, a Krita mi się szybko wykraszuje. Czy lubisz placki? Zależy jakie. Nienawidzę placków ziemniaczanych, haha. Nie wiem, czy o taką odpowiedź chodziło, ale proszę bardzo. I na koniec, zostawiłam nam prawdziwą bombę. Bo zestaw 30 pytań. 30 pytań od Sausages. Bardzo dziękuję za tyle pytań. Nie spodziewałam się tego. Nie będę odpowiadać szczegółowo na wszystkie pytania, bo będziemy siedzieć w nieskończoność, ale postaram się zrobić co w mojej mocy. Pierwsze. Słuchasz dwarf metalu? Nie wiem, co to jest i nie znam. Natomiast ogólnie metal mi jakoś dziwnie przypadł do gustu i hard rock mi przypadł do gustu. Mój ulubiony zespół to jest House of Death. Polecam strasznie. Oni są tacy underrated, że mnie to aż boli. Jak ostatnio byłam na koncercie, to przed nimi jeszcze grali Quo Vadis. I oni też są spoko. Szczerze nie spodziewałam się, że mi to przypadnie do gustu. Ale jakoś to polubiłam i na tym zachęcił ten koncert, żeby sprawdzić ich albumy. Ale jeżeli kiedyś będziemy gadać o moich gustach muzycznych, to może w jakimś filmiku coś. Czy też lubisz kopać tunel, bo ja tak? Czy też to czujesz w sercu przepływ mocy, to było tylko aż tak? Boże Święty tam się kojarzy z tą piosenką Skrullowa, chyba 3,5 czy takiego, czy to było 2,5. A poza tym to nie mam pojęcia, o co chodzi. Jaką książkę z Wojowników poleciłabyś na początek? Ja ogólnie polecam po prostu od pierwszej serii zacząć czytanie, bo tam jest też wytłumaczone wszystko na temat świata i jak to wszystko działa i tak dalej. Oczywiście teoretycznie można zacząć kiedy się chce, od której części się chce, nieważne, gdzie zaczniesz. Wszystko jest cały czas tłumaczone i to trochę wkurza, honestly. Bo ja sobie czytam, dochodzę do postaci i takie sobie, ja sobie przypominam, o, to była ta postać. Tymczasem książka. Ta postać, którą teraz widzicie, przeżyła to i to, kiedy miała tyle i tyle lat. I to mnie tak wkurza, bo to jest w każdej książce, kiedy jest coś... Ja wiem, że to jest zaprojektowane tak, żeby po prostu nowy czytelnik wie, co się dzieje. Ale nie wiem, czemu nie można po prostu w domyśle stwierdzić, że każdy będzie zaczynał od pierwszego tomu. Jak zacząłeś od 30, to twój problem. Trzeba było zacząć od pierwszego, won mi stąd. Dobra, może przejdźmy do następnego pytania, bo zaraz wam tu zrobię rant. A no, oczywiście opcją są też nowelki. Na przykład ja bardzo lubię nowelę o Niebieskiej Gwieździe i Żółtym Tle. To jest opisane życie od początku do pewnego momentu w książkach, które się pojawia. Jest opisane ich życie po prostu i to jest akurat spoko. I chyba nikt by się nie zgubił, jeżeli by od tego zaczął, tak mi się wydaje. Wolisz wchodzić po schodach czy drabinie? Ja od dziecka wchodziłam po drabinach, bo u babci mieli stodołę i na górze stodoły było siano. I tam były moje kotki. Ja po prostu tam chodziłam, żeby ukazać moje kotki i chodziłam czegoś po drabinie. Ale to była bardzo wysoka drabina i zawsze mi się trudno schodziło. Więc ogólnie wolę wchodzić po schodach. Bo znając mnie, to prędzej wywaliłabym się na drabinach niż na schodach. Jaka jest twoja ulubiona rasa? Fantasy. Trudno mi stwierdzić. Ja w sumie lubię bardzo harpie. Mam ockę, która jest harpią. No i ogólnie lubię ptaki, więc to też ma swój powód, I guess. Krasnoludy są spoko. Elfy wydają się nudne, bo po prostu są wszędzie, więc musiałoby być z nimi coś ciekawego, żeby mnie zainteresowały w danym serialu, slash książce, whatever. Jaki jest twój ulubiony kraj z Wiedźmina? Wiem, że to jest dziwne, ale Syf, Malaria, Velen. Skellige też bardzo lubię i ostatnio skończyłam Krew i Wino i to samo mi się bardzo spodobało. Byłam we Włoszech niedawno i my też sobie patrzymy, ej, tu są, jakiś krajobraz. Tylko, że tu są to chyba było bardziej na Francji wzorowane niż o Włoszech, ale pomijmy ten fakt. Kiedy jakieś granie z widzami? Ale jeżeli będę coś planować, to oczywiście poinformuję. PS czy Xbox? Żadne. Ja nie mam żadnego, nie grałam żadnym. Się grałam na pewno jakimś, ale pecet po prostu, pecet. Wszystko co mam to pecet. Wszystko co mi potrzeba to pecet. Gdybyś grała w jakąś grę historyczną, polegającą na przejęciu władzy w kraju z II wojny światowej, tak jak Hearts of Iron lub Call of War, to jaką narodowość byś wybrała?
Szczerze trudno mi powiedzieć, bo się w ogóle na tym nie znam i pewnie wybrałam najgorszą możliwą opcję. Oglądasz anime już było? Jeśli tak, to dla fabuły czy jakości animacji? To jest bardzo dobre pytanie i szczerze nie wiem, jak do końca na nie odpowiedzieć. Chyba dla fabuły bardziej, bo czasami potrafię wybaczyć anime, że ma jakąś sztywną animację albo coś takiego. Chyba już w sumie nawet jestem do tego trochę przyzwyczajona, że anime zazwyczaj ma, wiecie, tanią animację. Nie wszystkie oczywiście, ale większość ma. Bądźmy szczerzy. Kiedy zamierzasz obejrzeć Kapitana Bombę? Szczerze, nie za bardzo mnie interesuje, żeby to obejrzeć. Bez urazy oczywiście dla twórczości. Jaka jest twoja ulubiona i main postać z Overwatcha? Ja ogólnie jestem tą osobą, która absolutnie nie ma cela i ma największego zeza, kiedy gra w FPS-y. Więc oczywiście, że wezmę Moirę i Mercy. Ostatnio na treningu ze Sai próbuję ogarnąć wdowę i coraz moimi kroczkami zbliżamy się do coraz lepszego sela, muszę powiedzieć. Prawie postępy chodziło. Jaka jest twoja ulubiona drużyna siatkarska? Nie mam żadnej. Sport mnie trochę mało interesuje, honestly. Czy w twoim uniwersum są jakieś epickie sceny walki, które masz zamiar zanimować i wrzucić na kanał? Myślę, że kiedyś na pewno zrobię jakąś animację albo animatika z walką, tylko musiałabym ją jeszcze o wiele bardziej przemyśleć w swojej głowie i nie wiem, czy będę dobra w choreografii witernej. Jaki charakter będą miały animacje z twojego uniwersum? Nie chcę, aby się od razu spoilerowała, bo zepsułoby to zabawę. Chcę tylko wiedzieć, czy będą tam dominować jakieś pokojowe rozwiązania konfliktów, czy może intrygi, jak w grze o tron. A może dwie lub więcej, wybaczenie pamiętam, spaczko. Z Nacji stoczył wielką bitwę jak w Władcach Pierścieni. Na pewno dwie z Nacji będą się napierdzielać i to ostro. Potem kilka z nich się do nich dołączy. Ale myślę, że będzie wszystkiego po prostu po trochu. Czy odcinki z twojego uniwersum będą się pojawiać jako krótkie filmiki shitpost, czy może jakiś miniserial z podziałem na sezony? Na razie myślę, że jeżeli już, to będą to jakieś krótsze formy, typu do jakiegoś audio, dialogu będę sobie animować coś takiego. Bo wyprodukowanie mi samej takiego jednego dużego odcinka zajęłoby to strasznie dużo. Czy jeden odcinek będzie wpływał na drugi, albo zdarzenia z jednego filmiku będą się na przykład dziać gdzieś w tle, albo wprost jedna scena na dwie filmy. Raczej będą miały na siebie wpływ, jeżeli chyba dobrze rozumiem. Będzie jakiś tlaret albo teaser do twojego uniwersum? W sumie trudno mi powiedzieć, może kiedyś zrobię coś takiego. Którą platformę najbardziej lubisz? HBO, Prime, Video czy Netflix? Najwięcej teraz oglądam Netflixa i Prime'a. Chociaż chyba jedna rzecz, którą Prime wygrywa nad Netflixem, co mi teraz przychodzi do głowy, to to, że mają X-raya i mogę sprawdzić, kto właśnie jest w... jaki aktor albo voice actor jest w tym w odcinku. To jest bardzo spoko. 2137. Zabrzmi trochę dziecinnie, ale czy widziałeś, że 2320 1 razy 31 da 87, które tłumaczy się jako skierowanie Boga zawołań święty, święty, święty? Actually nie widziałam tego. Wow. Nie wiedziałam, że 2137 tworzy liczbę anielską. O, ja muszę to sprawdzić. Jo, rzeczywiście to jest 777. Człowiek się uczy całe życie. Przyznaj się, używałaś sztucznej inteligencji, na przykład ChatGPT do pisania wypracowań? Do pisania wypracowań nie, bo ja zdążyłam skończyć szkołę, zanim się w ogóle pojawił ChatGPT. A przynajmniej zanim było o nim tak głośno. Ale kiedy robiliśmy zadania na liternictwie, pani powiedziała, że możemy użyć oczywiście AI do stworzenia tekstu, z którym będziemy pracować. Bo mieliśmy zrobić broszurę wystawy jakiejś swojej udawanej. A że my jesteśmy grafikami, a nie pisarzami, to pani powiedziała, że możemy tego użyć AI, żeby po prostu szybciej zacząć pracować nad projektem. Która z piosenek Hazmi Hotel była twoją pierwszą ulubioną piosenką? Szczerze nie wiem, bo te piosenki jakoś bardzo mi do gustu nie trafiły. W sensie one są fajne, tylko że żeby tak lubić, to żadnej chyba nie lubię aż tak bardzo super, jak lubię na przykład House of Death. Więc chyba nie odpowiem na to pytanie. Jeśli nie jest to osobiste, to gdybyś spotkała lampę, a z niej wylasz dżin i dać przyzwyczajenia, to o co byś poprosiła? Bardzo unikalne pytanie, muszę przyznać. Nie wiem, pewnie takie pierwsze życzenie, które bym zrobiła, to o zdrowie dla swojej rodziny, oczywiście. Chciałabym mieć dom z dużym ogrodem, bo lubię, jak jestem otoczona roślinnością i na ogólnie naturą. I z racji, że nie wiem, o co bym poprosiła następne, to żeby nie było głodu na świecie, jak jest. Albo żeby globalne ocieplenie zniknęło. Nie wiem, któryś z dwóch. Jaka jest twoja ulubiona rasa kotów? Dwie takie moje ulubione rasy, bo oczywiście najlepsza rasa to jest żadna rasa, ale moje takie dwie ulubione to jest Maine Coon i kot siamski. Co robisz, jak ci kreska przemalowana nie idzie, albo się denerwujesz tym? Zazwyczaj po prostu odchodzę, bo stwierdzam, że dzisiaj nie idzie, spróbuję jutro albo za kilka godzin. Ewentualnie patrzę na Instagrama albo na YouTube'a ludzi, którzy rysują o wiele lepiej ode mnie i próbuję się zainspirować tym, żeby coś mi w końcu wyszło.
Ile masz puszek w Brawl Stars? Nie wiem, bo przestałam grać już dawno temu. Wolisz korzystać z Messengera czy z Discorda? Dlaczego? Szczerze, obie są bardzo przydatne i czasami po prostu na zmianę używam Discorda i Messengera. Na pewno Discord ma ten plus, że nie jest tak łatwo cię wystalkować, że tak powiem, bo nie masz podpiętego swojego profilu na Facebooku pod Discorda, a pod Messengera aż tak niestety. Messenger jest chyba po prostu bardziej przydatny, jeżeli jest jakieś środowisko, które bardziej znasz i któremu bardziej ufasz. Masz ulubiony tryb w Roblox? Nie gram w Robloxa, niestety. Kiedy aktywujesz system Windows? O co chodzi z tym systemem Windows? Nie wiem, jak ogarnę, co to jest, to aktywuję, I guess. No i to były wszystkie pytania, które mi zadaliście. Jeszcze raz dziękuję za każde pytanie, które było mi zadane. Trafiło nam się kilka bardzo ciekawych pytań, z czego jestem zadowolona. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zadali pytania, a także za 1000 subskrypcji. Wow, nie wiedziałam, że uda nam się przekroczyć ten milestone. Mam nadzieję, że podobał się taki format Q&A. Może jeszcze to kiedyś powtórzymy. Tymczasem ja się już będę z wami żegnać i życzę wam oczywiście miłego dnia. Pozdrawiam cieplutko i pa pa.